Ponad 120 osób postanowiło spędzić ubiegłą sobotę aktywnie. Odkurzyły więc po zimowej przerwie swoje jednoślady i wyruszyli na rowerowy piknik rodzinny ze śremskim sportem. Biorący udział w wydarzeniu mieli do wyboru dwie trasy, krótszą o długości od 7 do 10 km i dłuższą o długości do 35 km. Pogoda tego dnia dopisała, było słonecznie wiosenne, co też pozytywnie wpłynęło na dobre humory uczestników rajdu. Bardzo fajnie, bardzo nam się podobało, pogoda dopisała, no i taki dystans w sam raz dla nas, także jesteśmy zadowolone. Jaki to był dystans? Zegarek mówi, że około 6 km, także w porządku. A będą Państwo brali udział w kolejnych tego typu wydarzeniach? Rozważamy. Rewelacyjnie. Rozpoczęcie sezonu, super. Części takie imprezy. Dla tych, co wolno jeżdżą i dla tych, co dużo jeżdżą. Bardzo ładnie. Czyli rozumiem, że Państwo będziecie brać udział w kolejnych tego typu imprezach. Tak, żeby to nie były na takiej zasadzie, jak nieraz organizują, że to nie jest takie, tylko wyczynowo. Gnają, byle jak najszybciej do mety, nie? Rekreacyjnie, z dziećmi, fajne, całe rodziny mogą brać udział, nie? Żeby było po prostu na spokojnie, tak na integrację. Tak, żeby było można podziwiać dzisiejszy rajd, nie tylko z głową zwieszoną. Ale niech się tutaj Państwo pochwalą, jaki dzisiaj dystans tutaj był pokonany? Taki najkrótszy, rozgrzewka. Ale pani dłuższy, pani zaszła. A ja miałam 30, prawie 5 kilometrów. Tak. O, no to gratuluję. Ciężko było? No średnio. Czas jak pod górkę ciężko, ale z górki to bardzo fajnie. Ale były. Na koniec sezonu to będzie rewelacyjnie. To będzie 70. No już 50 też było. A ja wtedy 30. Metą rajdu rowerowego bez względu na długość trasy, jaką się wybrało, był amfiteatr nad Jeziorem Grzymisławskim. Tam można było wziąć udział w specjalnie przygotowanych dla rodzin z dziećmi konkurencjach sportowych lub odpocząć i zregenerować się przy ciepłym poczęstunku. Dzisiaj na sportowo, rodzinnie, rajd rowerowy, dłuższa trasa dla takich bardziej zaawansowanych zawodników, ponad 30 km, a rodzinny rajd rowerowy z moimi dziećmi do Nochowa, spod spółki i na plaży kończymy z takim piknikiem z zawodami sportowymi. Na pewno chcemy tą plażę, żeby tu rodziny przychodziły, korzystały z niej. Będziemy wymyślać różne eventy sportowe i rodzinne, żeby mogli każdy z tego skorzystać i przyjść na plażę, wypocząć, aktywnie czas spędzić z nami. Rajdy rowerowe organizowane przez Śremski Sport reaktywowano kilka lat temu i wśród Śremian cieszą się sporą popularnością. W Śremskim Sporcie rajdy były jakby zawsze robione poza innych prezesów i po prostu później była chwila przerwy, nie było tych rajdów. Ja tak chyba z 6 lat temu stwierdziłem, że no fajnie by było reaktywować to, no i ciągnę to, że tak powiem, z roku na rok. Zacząłem od 5 rajdów, teraz mamy już od zeszłego roku 10 rajdów w ciągu sezonu. Jak wspominał Ryszard Mitmański, w tym roku Śremski Sport zorganizował już 11 mniejszych i większych tego typu wydarzeń dla zwolenników ruchu na świeżym powietrzu. Jaką popularnością wśród mieszkańców się cieszą te rajdy? Mniej więcej teraz do 30 osób, bo taką grupę możemy w dwójkę prowadzić. Także czasami jest to 20 osób, czasami 25, ale te 20 osób to jest minimum na każdym rajdzie. Jakiej następnej tego typu imprezy można się spodziewać? 13 maja zapraszam do Dolska, robi to Unia Gospodarcza, ale my się podpinamy, jedziemy oczywiście ze Śremskiego Sportu. Wiadomo, że nie pojedziemy najkrótszą drogą, bo do Dolska jest 12 km, tylko pojedziemy dookoła, dołączymy się tam do festynu, no i wracamy do Śremu. Wśród uczestników rajdu można było dojrzeć także burmistrza Śremu Adama Lewandowskiego. Ja akurat jechałem z grupą, gdzie było 120 rowerzystów, prawda? W różnym wieku, tak widziałem od 5 lat do 70 paru lat i myślę, że to bardzo udane wydarzenie i widać, że jest zapotrzebowanie, dlatego kolejnych 6 chyba czy 7 rajdów będzie organizowanych przez Śremski Sport na zlecenie gminy. Burmistrz Lewandowski już teraz zaprasza wszystkich mieszkańców miasta na wydarzenie inaugurujące działalność amfiteatru nad jeziorem, które odbędzie się już za 2 tygodnie. Już 20 maja zapraszamy na pierwsze koncertowe wydarzenie. Roxana tutaj plus jeszcze inni artyści wystąpią. No i będziemy się starali przynajmniej raz na 2 tygodnie przez sezon letni po prostu promować też naszych artystów tutaj miejscowych,
I wiele wydarzeń dla seniorów też będzie tutaj organizowanych. Rzecz w tym, że jest to, mówię, jeszcze raz powtórzę, blisko, bezpiecznie. Dla przypomnienia warto dodać, że od początku tego roku to spółka Śremski Sport zarządza tak amfiteatrem nad jeziorem, jak i plażą miejską.